Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Świat Linuxa. Kurde, coraz częściej ten kanał się staje coraz bardziej geekowski. Arch, e, I use Arch, by the way. W zeszłym miesiącu, pod koniec zeszłego miesiąca, ukazała się nowa wersja Arch Install, ta, czyli tego instalatora e, Arch Linux. Dopiero 2 grudnia pojawiło się ISO od deweloperów, które ten instalator zawiera, powiem to w ten sposób. E, zmian jest parę, powiem tak. E, Zobaczycie sobie, jak się instaluje Archa na żebym sprzęcie z paroma desktopami. Jak to działa? Nie jest tam jeden błąd, ja jeden albo dwa błędy znalazłem, a czy jest więcej, to pewnie wy znajdziecie, a będziecie się bawić. A przy okazji, jeżeli to jest spostrzegawczy to powiem to tak. Number one. Niedługo na kanale. Zapraszam gorąco na film. Ok, mamy tutaj pierwsze, pierwsze uruchomienie, tak? Ja tu ak akurat używam Wentoya więc ten, dobra, odpalamy sobie Arch Linux 12, czyli z 1 grudnia mamy ISO, normal mode, tutaj możemy sobie wybrać, co chcemy, przetestować pamięć itd., dalej, tak? Ja to urucham normalnie z tego. Dobra, widzimy się jak się załaduje już ładnie tutaj. Dobra, po załadowaniu tak to wygląda, od razu mówię, nie jestem w stanie tego powiększyć, bo to jest czysta konsola na żebień sprzęcie. Rezen 3600 plus Nvidia 1070. No tego się nie da po prostu powiększyć, ja bym naprawdę chciał tak niderydy, więc sorry, wybaczcie na komórkach, że to tak wygląda. Teraz tak, potrzebujemy sprawdzić sobie, czy nam działa internet. Jeżeli mamy jakąś kartę Wi-Fi, na przykład instalujemy to w laptopie. Cokolwiek, jakąkolwiek, po prostu karta wi tak? To możemy użyć narzędzie o nazwie IWCTL po prostu. Jeżeli mamy, używamy transmisji komórkowej, tak, czyli tam LTE, czy jakiekolwiek, nie wiem, 5G, czegokolwiek, no, mamy do, modem taki na USB, możemy użyć NMCLI, tak, żeby sobie to, te tak Jeżeli macie połączenie kablowe... To po prostu sobie sprawdzamy 8888, 8, 8, 8, czyli ping do tak zwanego serwera Google. Działa, działa, jest ok. No to uruchamiamy sobie instalator i zobaczycie jak to wygląda. Arch install. Na, na, na pierwszy rzut oka nie ma tutaj dużo zmian, żadnych zmian praktycznie, tak? Ale wystarczy sobie kliknąć na przykład tutaj Enterek i zaczyna się nam zabawa. Po pierwsze, wybieramy sobie jest tłumaczenie języka polskiego, mimo że ono jest w 67%. Czyli część może być po angielsku, część może być po polsku, a literki na pewno będą, znaczy nasze znaczki gramatyczne, diametryczne, czy jak się tam nazywa, będą po prostu zepsute, co widać. Ale to nam niczym nie przeszkadza. Język a Instala mamy, wybieramy sobie tak zwane lokale, stawiamy sobie lokale i tutaj szukamy języka polskiego, co na dzień dobry jest minusem dla mnie. Nie działa page up, page down ani żadna inna kombinacja, żeby poruszać się góra-dół. Po prostu musimy to robić ręcznie. Szukamy tu języka polskiego, który gdzieś był tutaj pod ręką. O, jest tutaj, dokładnie jest PLK. Teraz tak, język, układ wybrany, język. No i to samo. Page up, page down nie działa, czyli szukamy polskiego. Jak już dotrzemy do polskiego, to oczywiście, moim zdaniem, powinno się używać UTF-8. Taki jest standard, tak jest zalecane również na ArchWiki, żeby tak archa instalować. No i tego po prostu standardu używać. Kodowanie mamy UTF-8, jest w porządku. Teraz kolejna rzecz. Mirrors, czyli. Serwery lustrzane, skąd będziemy to wszystko pobierać. E, tak w zwróciłem Wam uwagi na to, że mamy tutaj ładnie to zrobione, że mamy bardziej troszeczkę grafiki dodanej tutaj, tak? Bardziej to w okna jest ubrane, a nie tak poroz, porozrzucane było kiedyś. Wybieramy sobie Polska, zaznaczamy spacją, naciskamy Enter i jest OK. Takie serwery są tutaj dodane, one będą sprawdzone według tego, który jest najszybszy. Jeżeli ktoś prowadzi własny serwer www na własnym, nie wiem, albo ma home laba i całe sobie archiwum archa, załóżmy ma mirrora w domu, to można to jak najbardziej wpisać. Raz tak, no widać, że to jest ładna rameczka zrobiona i wszystko na jednym ekranie. Konfiguracja, konfiguracja dysku jak najbardziej tak. I teraz tak, możemy użyć po prostu najlepiej, najlepszego schematu według twórców, tak, czyli wybieramy sobie tutaj dysk, który ma być, tak u mnie ma być Kioxia, dokładnie. Na niej już są partyce zrobione, bo tego Archer sobie testowałem i instalowałem. Możecie sobie Dual boota bodajże zrobić, nawet jeżeli macie taką ochotę. Ok, wybieramy i teraz tak, słuchajcie, BTRFS, spróbowałem tego używać, tutaj są dwie opcje sub-woluminy sub i bez subvoluminów woluminów tak? No niestety nie działa w żadnym przypadku. Wywala się po prostu od razu po zaczęciu kopiowania plików jest błąd, dziękuję. Ten błąd może teraz wam się pojawi tutaj na, na ekranie, tak? Więc ten, no, btrfs nie działa. Jeżeli chodzi o x4, jak najbardziej to działa, bo sprawdzałem Xfs i f2fsa, nie sprawdzałem. Dla mnie najważniejsze jest x4 i to pracuje tak, jak być powinno. Chcecie tworzyć osobną partycję Home czy nie, to jest bardziej dla nowych użytkowników, bardziej zaawansowani zawsze sobie tworzą, dlatego że potem prościej jest przeinstalować system od zera na przykład. Jeżeli nam nie pomoże migawka TimeShifta, czy na przykład coś z btrfs a jeżeli się uda zainstalować. No to wtedy takie przywracanie systemu jest dużo prostsze, bo wszystkie pliki wasze, pliki konfiguracyjne wasze są na, w katalogu, znaczy na partycji home osobnej. Czy możecie dysk, główny dysk root sformatować do zera, postawić tego czas powrotem, użytkownika dopisać takiego samego jak mieliście i wszystko stoi moment. Szyfrowanie tak. nas nie interesuje. Pamięć wymiany. Tak zwany ZRAM, czyli plik wymiany do, jest kopiowany do tworzony w ramię. On jest tam kompresowany mocno. To troszeczkę bardziej zużywa moc procesora, ale za to dużo mniej pamięci nam po prostu zajmuje. Tak? Ja bym proponował, żeby go zostawić na włączony program rozru rozruchowy do wyboru. System D boot, grab, co kto woli, naprawdę. No albo grab, albo system D. Ja zostawiłem system D i ten system D działa. Teraz tak, obrazy jądra, to yy, what you like to use, nie wiem czym są zunifikowane obrazy jądra, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, dlatego tego po prostu nie wiem, yes, no, enabled, disabled, a dajmy no, mniejsza z tym. Nazwa hosta, no wiadomo, że sobie można nazwać dowolnie. E, hasło ruta, oczywiście standardowo, hasło ruta, czyli hasło administratora. Konto użytkownika, tworzymy sobie nowego użytkownika, najlepiej jest na tym użytkowniku pracować, i używać do tego sudu, po prostu polecenia sudu, żeby nabyć tymczasowo po, 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 znaczy prawa administratora. Nie? Jest to bezpieczniejsze dla systemu, po prostu może mniej wygodne. W przypadku dużej ilości zmian administracyjnych to wiadomo, że z ruta się powinno korzystać. Ale jeżeli wykonujemy, nie wiem, aktualizację cokolwiek, to lepiej jest to zrobić z poziomu użytkownika. Czy powinien być super użytkownikiem sudu? Tak, dokładnie tak. Dodaj użytkownika, potwierdź i wyjdź. Potwierdź i wyjdź, dokładnie. Teraz profil, podziemy na profil, rodzaj, nie wiem czy to było przedtem czy nie, możemy wybrać tzw. profil desktopowy, czyli z pulpitem od razu, minimalny, serwerowy, albo X.org. X.org to bodajże znaczy sam, sama X, sam X11, tak, bez żadnych rzeczy. Ja chcę mieć pełny desktop tutaj, wybieramy sobie, ja wybiorę sobie AppSom. Do testów wybrał sobie Cynamona. Wezmę tutaj jeszcze Hyperlanda. Chodzi z Nvidią. Chodzi z Nvidią. Teoretycznie, znaczy, teoretycznie chodzi, ale bo tutaj jest pusty konfig praktycznie, tak? No zobaczycie sami. I najnowsze Elite Dobra, teraz tak. Potrzebuje dostępu do. Moment, potrzebuje dostępu do Twojego sprzętu. Ja tu daję Polkita. Dla mnie to po prostu normalnie działa. Wszystko potwierdzamy. Enterem oczywiście, pamiętajcie. Teraz wybieramy sobie tutaj pakiety bodajże, tak? Nie, to jest desktop, strabnie graficzny. Co kto tutaj woli, powiem to tak. Jeżeli macie NVIDIA no to najlepiej moim zdaniem zastrzeżone sterowniki zainstalować, chyba że to jest wolnościowcem, chcę mieć tylko wolne, otwarte sterowniki i tak dalej, to proszę bardzo, macie tutaj te rzeczy. Co jest z fajnych rzeczy, to mamy tutaj do wyboru tak zwane sterowniki Nvidia otwarte albo półotwarte. To znaczy, że otwarte to są jedynie moduły jądra początkowe, ładujące, nic więcej. Cały sterownik jest nadal zastrzeżony, czyli technologia CUDA, NVN i tak dalej, i tak dalej, nie? Tutaj mamy całościowo otwarte NUVO. To są stery NBD, a to są sterowniki społeczności NUVO, to jest różnica. Ja wybieram zawsze tutaj zastrzeżone, które chodzą bez najmniejszego problemu. Gritter, tak, Gritter, no... Co kto lubi, no. Można wybrać ten z plazmy, z DDM, może być Light GTK, bo on też normalnie nam tutaj działa. Teoretycznie ok, i teraz tak audio, czyli wybór serwera dźwięku bez dźwięku pipewire albo z audio. U mnie wszystko na pipewire działa, więc ja wybieram pipewire po prostu. Jąderka do wyboru, najnowsze możliwe jakie jest dostępne w ropołaczu. Hardenet to jest bardziej zabezpieczone. LTS to jest starsze jądro, ale z, z, z długim wsparciem powiem to tak, nie trzeba go często aktualizować, bo to się po prostu często zmienia, albo ZEN, zen które jest dodatkowo jakoś tam ulepszone, posprawnione dalej. Ja tutaj chcę użyć zwykłego naszego jąderka, tak? Konfiguracja sieci, albo ręcznie wszystko wklep wklepujecie, czyli bramkę, IP statycznie dalej. Można sobie użyć tutaj tak zwanego skopiowania z ISO instalacyjnego, to znaczy, że i pod, na tym pierwszym ekranie który Wam pokazywałem. Jeżeli ten ping Wam działa, to, bo, to po prostu można tego użyć, bo jest to przypisane z DHCP i nie musicie tego grzebać. Jeżeli chcecie mieć stałe IP, bo z jakiegoś tam powodu i to sobie wszystko poustawiać. Teraz dodatkowe pakiety i tu proponuję y, parę rzeczy sobie wpisać, na przykład Firefoxa, bo nie ma tam domyślnie żadnej przeglądarki w Archu. Terminal, ja sobie wezmę tilix mimo iż wiem, że są tam dodawane inne. To ja lubię po prostu Tilixa mieć. MC to jest manager pakiet, plików pod, pod konsolę. NeoFetch, po prostu żeby był. i NX, i do konfiguracji komputera. Git i proponuję, jako że to jest to Arch, będziecie korzystali z tak zwanego AUR, czyli z repozytorium użytkownika. Znaczy użytkowników, tak, spoza Arch'a. Dodajcie sobie pakiet Base devel czyli wszystko do, związane z kompilacją, tak, tutaj jest. Nie wiem jak wygląda sprawa z Kernel Headers, z nagłówkami jądra, ale chyba w Base Devil one się zawierają. Gdyby nie, to będziecie musieli sami sobie dodać Kernel Headers po prostu. No i inne dodatkowe pakiety, które chcielibyście mieć, na przykład, nie wiem, GIMP, ble, nie wiem, Blendera, serwera, patcha, cokolwiek innego, możecie tutaj to wpisać. No teraz przeszło, widocznie jakieś błędy tam zrobiłem, miesza z tym. Teraz, tak, pakiety mamy zrobione, to mamy zrobione. Opcjonalne repozytoria Multilip, tak, zdecydowanie, moim zdaniem, warto to sobie doinstalować. Testing, no jeżeli chcecie testowego arca, to proszę bardzo, ja się na to nie piszę. Nie, dziękuję. Strefa czasowa, wybieramy sobie Polska. Jedziemy do góry, bo to jest tutaj, jadąc w dół, to musielibyście przejechać wszystkie wszystkie te rzeczy. Serwer czasu zaategowany tak. Zapisz konfigurację. Jeżeli chcecie sobie zapisać tą waszą konfigurację instalacji na przyszłość, tak, czy jakoś, na jakiegoś pendrive'a, albo nie wiem gdzie tam chcecie, to można to wybrać. Po prostu następnym razem możecie podać sobie ten arch install i tam się podaje, że podaje taką flagi dodatkowe tak zwane. Nie? Podajecie nazwę tego pliku i wszystko macie od razu ustawione, nie musicie ustawiać się po prostu ręcznie. No. Cała filozofia. Dajemy zainstaluj. O tym, że BTRFS jest uwalony, mam nadzieję, że powiedziałem, bo nie pamiętam, mam krótką pamięć ostatnio. Kolejna rzecz, którą tu spotkałem, nie wiem czy to jest pozy dobra czy niedobra, w każdym razie mamy tutaj wyświetloną część skryptu tego konfiguracyjnego archa. E, niestety nie możemy go przyglądać, bo nie działa page up, page down, nie ma myszki, nie ma tutaj nic, nie działa żaden, żaden skutk labiszowy. Więc wyświetla nam tylko cząstka, tutaj po prawej stronie, jak widać, możemy to przewijać na dół. Niestety nie ma takiej tutaj możliwości. Czy chcesz kontynuować? Tak dokładnie chcę. Dobra, to słuchajcie, widzimy się po prostu po instalacji. Przy okazji. BTRFS w tej chwili by się po prostu wyłożył. Każda opcja z btrfs wykłada się przy kreowaniu partycji i nie ma opcji. Natomiast E4 leci nam tutaj normalnie. Dobra, widzimy się już po. OK, mamy gotową instalację. Czy chcesz się skrótować? Czyli tak, aby zalogować się do tej nowej instalacji i sobie ją ewentualnie pozmieniać. Ja nie chcę tego przeprowadzać. Normalnie chcę uruchomić system. OK, instalacja jest zakończona, bez żadnych błędów, tak jak widzicie. Gdyby ktoś potrzebował log, jest dostępny, War arch install, możemy go sobie ładnie tutaj przejrzeć. Czesiu przyszedł, jak najbardziej proszę, Czesiu przyszedł. Zrobimy robimy, to jest reboot, Re sorry za tutaj małe trzeszczenie, ale ogon Czesia tutaj troszeczkę szarżuje, powiem to tak. Ja odpiąłem sobie tutaj mój dysk, tak. Czesia mamy tutaj pięknego, gdyby ktoś chciał zobaczyć, to pro proszę bardzo, jest cześć, tak. O, może to będzie lepszy widok niż moja mordka gadająca cały czas. W każdym razie system się zainstalował. Mam nadzieję, że tutaj nagrywanie działa cały czas. Acz install. No to lecimy z tematem. Pokażę wam na szybko ten. Pokażę wam na szybko te pulpity. Nie będę ich omawiał, tylko po prostu odpalę i tyle. Jak widać, acz uruchamia się w sekundkę. Dobra, mamy tutaj to. Co mamy tutaj do wyboru? Po pierwsze cynamon. Któryś mi cynamon się tutaj wywalał. Wayland się wywala na pewno, no ale to jest wersja eksperymentalna. Dobra, lecimy sobie tutaj z normalnym cynamonem. No właśnie, panie Czesławie piękny. Piękny pan Czesław. A to jest cynamon goły, powiem to tak. Goły, działający cynamon. Możemy sobie tutaj różne rzeczy... Nie gryź kabli! Możemy sobie różne rzeczy tutaj tego... Czesiek mi kable od myszki gryzie, no. On nic tylko do myszek się dobiera, kurde. Yy, tak, wylogu się. Dokładnie tak. Widzicie, ten ogon jest dłuższy od całego czesia można powiedzieć w ten sposób. Kurde co za agresor z niego jest. Hyperland. Odpalmy sobie Hyperland. Nie wiem, który z nich nie działa. Nie pamiętam który, zaraz się o tym przekonamy. O, ten, ten Hyperland działa. To chciał Hyperlanda, to proszę bardzo. Tak wygląda Hyperland na Archu. Nie masz żadnej konfiguracji, nie ma nic, jak na bardziej ekran działa. Spróbuję się stąd wylogować. Super M, Super Shift M, Super M nie działa. Tutaj nic w tej chwili nie działa, więc sorry, ale właśnie się chyba coś by waliło. Trup, powiem to tak, niestety Hyperland doznał zgon. Dobra, jesteśmy ponownie przy logowaniu, zaraz będzie polowanie na myszkę, część druga. Co tu mamy jeszcze? Pulpit LXQT, niech będzie LXQT, tak na DGS. A przy okazji to jest LXQT2.1, czyli najnowszy wydany. A niech będzie na OpenBoxie, okej, okay, niech ma będzie tak, po prostu, żeby nam się tylko uruchomił, nic więcej. Okej, okay, działa, prezentuje się zupełnie prawie jak XFCE, tak? Menu tutaj, tego tak fajna rzecz. Bawiłem się tym LXQT, powiem, że jest całkiem, całkiem przyjemnie. no. Jak XFC jeszcze bardziej przytyje, to chyba się na to przerzucę. Słuchajcie, tyle, kończymy. To jest cała instalacja, może będzie aż Linuxa. Nie, to jest ten nowy ich instalator bez i 3.0. No Jest tam parę rzeczy do dorobienia, Jest problem z S-em. Poza tym, tak jak mówię, nainstalowałem no, to chyba ze 4 albo 5 razy w ramach testów. Instalowałem tam różne pulpity i to działa. Z X4 zrobienie home'a, czy tam po angielsku, czy po, na tym tłumaczeniu polskim 67%, to po prostu działa, tak? więc jest spoko. Zdając życie, pewnie wielu ludzi napotka jakieś tam inne bugi, problemy i tym podobne rzeczy. Jestem niby obsługa LVM, ale ona jest eksperymentalna, więc to już na własną odpowiedzialność robicie, powiem to tak. To, co ja posprawdzałem, to znalazłem, to powiedziałem. No, najwięcej mi problemów narobił BTRFS, co było, mam nadzieję, widać na zdjęciach. Dobra, to kończymy. Mam nadzieję, że ta zajawka z intra, taka fajna, stojąca za pingwinem, Wam się podobała. Niedługo się pokaże cały filmik o tym, co to jest, po co to komu, jak to, teges i tak dalej, i tak dalej. No dobra, gorąco pozdrawiam, dzięki za oglądanie, dzięki za wsparcie tego kanału, bardzo mi pomagacie i sobie też, bo dzięki temu może, mogę, mogę tworzyć te filmy i mogą być lepsze i coraz lepsze i w ogóle mogą być, powiem to tak. E, dobra, dzięki, do następnego zobaczenia, Papa, cześć!